rozmawiać. Witamy bardzo serdecznie, kiedy Państwo tak piszą, że witają się z nami. O właśnie, proszę napisać skąd Państwa, że witamy Kościan, witamy Brzeg serdecznie. Dzień dobry Olsztyn, dzień dobry z Warszawy i z Bydgoszczy, i z Wrocławia, i z Poznania, z Kierniewic. Rozumiem, że nas słychać, skoro zareagowali Państwo na moją prośbę o to, żeby napisać i Kluczbork, i Sosnowiec, i Otwock. Bardzo się cieszymy, że są Państwo tutaj z nami o tej 18. Super. Proszę Państwa, to webinarium będzie dzisiaj trwało, tak żeśmy sobie zaplanowali, do godziny 19.30 i będą z niego także zaświadczenia, jak zawsze w przypadku tutaj webinariów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Te zaświadczenia będzie można pobrać ze strony bloga CEO. Dostaną Państwo o tym informacje potem, ci, którzy są zarejestrowani. Będzie je można pobrać samemu, swoim sposobem. Też instrukcje Państwo dostaną mailem. Także proszę czekać na maila od nas. Na pewno ten mail przyjdzie na początku przyszłego tygodnia. My tymczasem witamy raz jeszcze Puławy i Nakło nad Motecią, Zgierz i Włocławek i zaczynamy nasze dzisiejsze webinarium. Webinarium jest prowadzone w ramach działań Centrum Edukacji Obywatelskiej. My, jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. To dla nas ważne propagowanie metod nauczania i tematów, dzięki którym uczniowie i uczennice angażują się sami w swoją własną edukację, radzą sobie lepiej z wyzwaniami. W nasze programy jest zaangażowanych 20 tysięcy, a nawet więcej nauczycielek i nauczycieli z całej Polski oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół, więc bardzo się cieszymy, że także Państwo do nas dołączyli. Z pewnością wielu z Was już zna działalność Centrum Edukacji Obywatelskiej. Te osoby, które są nowe tutaj także serdecznie witamy. Naszym hasłem jest to, że wspólnie tworzymy szkoły możliwości i oby nam się to rzeczywiście udało także dzięki temu webinarium. Obiecaliśmy także pewne materiały powebinaryjne, one przyjdą do Państwa także razem z nagraniem tego webinarium, bo jest ono nagrywane, oraz właśnie z informacją o tym, w jaki sposób pobrać zaświadczenia serdecznie. Przepraszam. Jest to webinarium realizowane w ramach takiego projektu Wychowanie to Podstawa, który jest nowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, dopiero go zaczynamy. On powstał na kanwie tego, cośmy usłyszeli od Państwa, od wychowawców i naszej własnej świadomości tego, że przygotowuje się nas być może do pełnienia funkcji nauczycieli chociażby polskiego, matematyki, biologii, ale nikt nas nie przygotowuje tak naprawdę do funkcji wychowawcy. I że to właśnie wychowawcy klasowi potrzebują jakiegoś szczególnego wsparcia, bo często właśnie działają intuicyjnie, tak jak Państwo tutaj do nas pisali, a nie mają pokazanej jakiejś ścieżki, którą mogą podążać. My niestety nie rozwiążemy wszystkich Państwa problemów, ani też oczywiście nie odpowiemy na wszystkie pytania, które Państwo nam zadali. Przekażemy je dalej i spróbujemy się nimi jakoś zaopiekować. Natomiast sam program Wychowanie to Podstawa będzie się składał z dwóch takich ścieżek i jest to rozbudowane wsparcie indywidualne właśnie dla pojedynczych nauczycieli oraz ścieżka szkolna. Będą publikowane u nas na stronie, stosunkowo rozłożone w czasie, materiały takie narzędziowe, praktyczne materiały do tego, żeby prowadzić godziny wychowawcze, ale także do tego, żeby pracować z klasą poza godzinami wychowawczymi. Będą także towarzyszące webinaria eksperckie, to jest pierwsze, a także kurs internetowy, który wystartuje wystartuje w listopadzie 2020 roku. Aniu, gdybyś mogła wziąć tutaj pierwszy link, ten, który odwołuje do strony, albo słychać, dobra, będziemy coś z tym próbowali robić. W każdym razie więcej informacji dostaną Państwo w linku, a my tymczasem witamy. Proszę sprawdzić najpierw, czy to nie są problemy techniczne u Państwa, być może coś z głośnikiem.
Ja bardzo serdecznie witam Natalię Boszczyk, nauczycielkę języka polskiego, która uczy w szkole podstawowej i w liceum niepublicznym w Warszawie, edukatorkę, twórczynię bloga Szkoła Dobrej Relacji, która pomaga zarówno nauczycielom, jak i rodzicom dbać o relacje. Za chwilę coś spróbujemy zrobić z tym pogłosem. Chyba jednak was poproszę na momencik o wyłączenie mikrofonów. Witam także Tomka Kołodziejczyka, socjologa, wychowawcę. Niektórzy z Państwa znają go jako współautora programu Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję, który działa w szkołach, wspiera szkoły, superwizuje nauczycieli, wychowawców, a także wspiera tutaj CEO umiejętności trenerskie naszych trenerów w ramach programu Szkoła Ucząca Się. I ja Państwa serdecznie witam, jestem koordynatorką tego programu, o którym mówię, Wychowanie to Podstawa. Sama jestem nauczycielką licealną od ponad już 25 lat. Jestem także trenerką, nauczycielką mindfulness, czyli uważności. Myśmy zostali Państwu przedstawieni na przykład na Facebooku jako eksperci, no właśnie, od czego? I tutaj chciałam się zapytać moich kolegów i koleżanek, czy czujecie się ekspertami od relacji? Mam zacząć? Mogę zacząć? Jak słyszę słowo ekspert, to jestem trochę zaniepokojona dwiema sprawami. Trochę jak słyszę o ekspercie, to boję się, że ekspert będzie przedstawiał jakieś taką wiedzę, która nie zawsze da się zastosować w mojej sytuacji. A druga rzecz to właśnie, że no to będzie właśnie coś ogólnego i bardzo teoretycznego. I ja raczej zamiast ekspert, używałabym takiego określenia, że jestem refleksyjnym praktykiem. Doświadczam, pracuję na co dzień z młodzieżą, jestem częścią społeczności nauczycielskiej, współpracuję z rodzicami i na podstawie swoich doświadczeń snuję cały czas jakąś refleksję. Ona jest bardzo dynamiczna, zmienia się w zależności od tego, czego nowego doświadczam, bo też przestrzeń relacji jest taką bardzo dynamiczną przestrzenią. I dzielę się tymi swoimi doświadczeniami. Tyle. Dzięki. Tomku, a ty od czego się czujesz ekspertem? Może nie będę mówił tutaj, ale na pewno nie czuję się ekspertem od relacji. Ja w ogóle myślę, że gdybym ja miał rozmawiać z kimś, kto mówi, że jest ekspertem od relacji, to zdaje się, że od razu bym wyłączył i dźwięki, i wizję. Ja bardziej bym chciał, żebyśmy tutaj byli osobami, które dzielą się swoimi doświadczeniami, dzielą się swoim myśleniem na temat relacji, bo wydaje mi się, że to ma dużo większy sens. Nie mówić, jak powinno być, albo nie mówić, jak gdzieś jest dobrze, tylko mówić o tym, jak my, czego myśmy doświadczyli, za czym my stoimy, co dla nas jest ważne, żebyśmy się dzielili swoją wiedzą, doświadczeniem nawzajem, my tutaj jako osoby, które mówią, ale też wy, którzy słuchacie tego, bo webinar na temat relacji, bez relacji z kimś, kto się nadyma i mówi, jak powinno być, moim zdaniem nie ma sensu. Nie czuję się ekspertem, czuję się kimś, kto doświadcza, reflektuje, uważa, jest gotowy się dzielić, głównie porażkami, ale czasami sukcesami, co też jakoś wychodzą. To tyle. Dzięki, bo tak naprawdę myśmy zaprosili tutaj Państwa na webinar o relacjach, bo to jest takie teraz słowo klucz. Wszyscy mówią o relacjach w szkole, o tym, że szkoła powinna być oparta na relacjach. Natomiast jak wiadomo, kiedy takie zaczynają słowa klucze funkcjonować, to niekoniecznie wszyscy rozumiemy przez nie to samo. Chcieliśmy najpierw zapytać Państwa, co rozumiecie przez dobre relacje. I to jest taki moment, kiedy bardzo zapraszamy do zaangażowania osoby tutaj obecne na Click Meetingu, osoby obecne na YouTubie i zapraszamy, żeby wrzucili Państwo sobie teraz nową stronę przeglądarki albo otworzyli telefon i wpisali, być może znają Państwo ten program, tę aplikację, wpisali taki adres www.menti.com
www.ekspertmodrelacji.com. Dzięki. I kiedy ta strona się załaduje, wpisali tam kod 562111 i tam się Państwu pojawi za momencik pytanie. Bardzo proszę wpisać tam, gdzie to się wyświetla, tam, gdzie to się wyświetla. Tam będzie, tam nie będzie, tam będzie pytanie, które za momencik Państwu pokażę, kiedy tylko sobie przypomnę, że mam udostępnić swój własny ekran. Pytanie, co to jest ta dobra relacja? Zapraszamy do tego, żeby Państwo się, super, pojawiają się już pierwsze odpowiedzi. Zrozumienie, wsparcie, zainteresowanie, empatia. Dobra komunikacja, przyjemność, uważność. Bardzo dziękuję za to słowo. Szacunek, rozmowa, wzajemny szacunek. Zrozumienie jakoś nam się pojawia teraz w centrum, to znaczy, że najwięcej osób wpisało właśnie taką odpowiedź. Szczerość, słuchanie, troska. Zapraszam też do tego, żeby obserwować, co się w Państwu pojawia, co się w każdym z Was pojawia, kiedy widzicie te wyskakujące słowa. Co się dzieje w emocjach, jakie pojawiają się skojarzenia, czy to jest Wam bliskie, co piszą inni, czy też właśnie macie ochotę jeszcze coś dodać od siebie. Ja w tej chwili nie widzę czatu, także też bardzo proszę Ciebie, Natalio, i Ciebie, Tomku, żebyście obserwowali, co tam się ewentualnie dzieje. Dzięki wielkie. Ja zatrzymuję w tej chwili udostępnianie ekranu i wracam tutaj do obserwacji. I chciałabym zapytać, Tomek, u Ciebie spogląd teraz. I chciałabym zapytać Was teraz, co to dla Was znaczy dobra relacja. Natalia. Wiesz, jak pojawiały się te kolejne hasła i przeczytałaś, że gdzieś mignęła nam przyjemność, to ja powiem Ci, że właśnie taką jakąś przyjemność miałam obserwując, bo to wszystko są bardzo takie słowa o przyjemnych skojarzeniach. I gdzieś ta relacja w moim odbiorze jest czymś takim bardzo pozytywnym i przyjemnym. Tak mi się jakoś przyjemnie kojarzy. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest moje przekonanie. I też mam wrażenie, że właśnie w relacjach, w tym haśle dobra relacja, bardzo dużo zależy od naszych przekonań. Moje jest takie, wynikające z moich doświadczeń, że to coś bardzo pozytywnego. Wiem, że są różne doświadczenia i gdzieś ja też mówiąc o tym, jak ja rozumiem dobrą relację, to staram się pokazać, dlaczego dla mnie to jest coś pozytywnego. Tutaj pojawiły się takie hasła, była chyba otwartość i zrozumienie. I to dla mnie też jest bardzo, bardzo ważne. Gdzieś w moim kontakcie takim z uczniami ja zawsze mówię o tym, że włączam tryb ciekawości. To jest takie moje określenie. Wcale nienaturalny w relacji nauczyciel-uczeń. I też ja po jakimś czasie to u mnie się pojawiło. Taki tryb otwartości, ciekawości, to się musi wiązać też jakby z dostępnością naszą wzajemną, moją dla ucznia, ucznia dla mnie, to też nie może być tak, że ja narzucam, czy atakuję tą swoją ciekawością, ale to jest gdzieś bardzo ważne w dobrej relacji, żeby była ta otwartość. No i trochę nie widziałam, czy się pojawiło hasło szacunku, ale gdzieś szacunek i takie w ogóle traktowanie podmiotowe, trochę partnerskie, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Troszeczkę ja czasem, jak zdarza mi się wpadać w belferski ton z uczniami, to przypominam sobie, że chciałabym tych uczniów traktować, nawet dzieci, z którymi mam kontakt, trochę tak, że to są nie dorośli, ale no,
jakby ludzie tacy już, jak to Korczak mówił, to są po prostu ludzie, tak? To nie są istoty niższe, które ja muszę prowadzić, wyciągać, przeciągać, tylko właśnie taki szacunek tej podmiotowości, autonomii, też objawiający się w tym, że daje przestrzeń do decydowania na co dzień. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, czego młodzi ludzie chcą i spotykać się gdzieś, pozwalać im też zdecydować. I chyba tyle. Nie wiem, czy się pojawiło też hasło akceptacja, to zrozumienie i akceptacja, to też dosyć ważne. Taka zgoda na to, żeby ktoś się różnił. To też bardzo silnie mi się z relacją kojarzy. Wszędzie tam, gdzie ja czuję, że ja jestem niewystarczająco dobra, że ja jakoś nie spełniam czyichś oczekiwań, to dla mnie te relacje nie są dobre. Jak ja gdzieś jestem z kimś i tak czuję się ciągle pod presją, to nie jest dla mnie dobra relacja i bardzo jestem tego świadoma w kontakcie z uczniami, albo pracuję nad tym, bo to nie zawsze się udaje, ale chciałabym tak uważnie się odnosić takim językiem akceptacji, żeby to było coś takiego. Że takie mam skojarzenia i zdaje się, że większość z nich tutaj się też pojawiło. Ja się postaram jeszcze to pokazać pod koniec naszej rozmowy, ale jest też bardzo bliskie to, co powiedziałaś. Zresztą tutaj widzę, że pani Małgorzata napisała też, że dzieci to ludzie, którzy czują, myślą, rozumieją i mają swoje historie. Rzeczywiście dla mnie też jest tak, że w tym ujęciu mindfulnessowym chociażby tak się mówi się o współczuciu, ale nie jako o litości, tylko jednym z komponentów takiego uważnego współczucia jest to, że zauważam, że kurczę, ludzie są tak naprawdę do siebie bardzo podobni. Gdzieś tam mamy takie kawałki, które bardzo nas do siebie zbliżają, takich doświadczeń tego, jak przeżywamy świat. Kiedy mnie się rzeczywiście udaje obudzić w sobie tę ciekawość, a przynajmniej jej nie zabić, nie pozwolić jej gdzieś się zagłuszyć, to rzeczywiście też mam poczucie, że te relacje są zupełnie, zupełnie inne. Kiedy jestem w stanie tego drugiego człowieka zobaczyć, usłyszeć i być gotowa w ogóle, żeby próbować go zrozumieć, bo jakoś nie mam specjalnie takiego przekonania, że na pewno zrozumiem drugiego człowieka, to jest akurat dla mnie totalnie nierealne. I myślę, że taka otwartość na popełnianie błędów jest też dla mnie ważna w dobrej relacji, to znaczy zarówno na popełnianie błędów przeze mnie, jak i przez tę drugą osobę, że to jest właśnie takie dramatycznie ludzkie, dramatycznie trudne w naszej ludzkiej kondycji. Witam pana Dawida po 8-tygodniowym treningu uważności. Super, też tak uważam, że to super sprawa. Tomku, co ciebie jakoś tutaj uderzyło? Mi się relacja w dużej mierze kojarzy ze spotkaniem, że tak naprawdę relacja to jest w szkole, to poza tym, że jesteśmy uczniami, nauczycielami, jesteśmy w jakichś rolach, to jesteśmy ludźmi i że lekcja to jest także spotkanie, nie wiem, Tomka z Mikołajem, albo Tomka z Kubą, czy Tomka z Natalią i że to spotkanie byłoby fajnie, gdyby obydwie strony były ciekawe tego spotkania, były z niego zadowolone i żeby to im sprawiało przyjemność. I że myślę, że dla mnie to, co jest ważne, jak ja myślę o tym, czym dla mnie jest relacja, to takie jakby szukanie sposobów, żebyśmy się spotkali, będąc różni, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, ale mimo wszystko razem patrzyli na siebie, chcieli na siebie patrzeć i byli ciekawi tego, kim jesteśmy i tego, co nastąpi w efekcie tego spotkania. Te rzeczy, o których mówiliście tutaj, jak zaufanie, wzajemny szacunek, widzenie autonomii i dawanie autonomii na tyle, ile jest możliwe, są ważnymi elementami, ale to, czego ja szukam z uczniami w relacji, to spotkań i obecności, takiego poczucia, że jesteśmy razem jako ludzie bez względu na cały kontekst tej sytuacji, który jest. To ja tyle, ale jakby jeśli mogę pociągnąć, że tak powiem, ten temat, to jestem ciekawy tego, bo ja myślę, że to jak mówimy o dobrej relacji, fajnie, że o tym mówimy, bo wydaje się, że
my różne rzeczy możemy przez to rozumieć, tak? I dla każdego, tak jak to pokazane było, coś innego jest ważne, tak? Na coś innego zwracamy uwagę. To wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, też to takie nasze doświadczenia czy opowieści. I gdybyśmy mogli się podzielić też takimi momentami, takimi chwilami, w których czuliśmy, że to jest dobra relacja w szkole, że to jest dobra relacja z uczniem. Jak o tym mówimy, to jakie sytuacje, jakie historie się wam przypominają? Natalia, zaczynaj. Wiesz co, przyszła mi do głowy taka sytuacja, kiedy mieliśmy mały konflikt na lekcji, znaczy nie konflikt, nawet nie można nazwać konfliktem, różnica zdań po prostu. Ja bardzo lubię zbuntowanych uczniów, którzy się ze mną nie zgadzają. Wręcz zawsze żartuję, że to, czy zachęcam, nie żartuję, że będę premiować tych, którzy się ze mną będą nie zgadzać. Ale doszło do jakiejś takiej przepychanki słownej na dużych emocjach. I ponieważ widziałam, musiałam zadbać trochę o grupę, widziałam, że grupa się niecierpliwi i też widziałam, że przestaje nam służyć, przestaje relacji służyć ta przepychanka, to gdzieś uznałam, poprosiłam ucznia, żebyśmy to skończyli po prostu po lekcji, na spokojnie, bo muszę zadbać o grupę i o innych też. I powiem, że ten powrót i ta rozmowa, na którą często ja nie mam czasu, bo biegnę na dyżur, tak, bo jestem, mam coś zaplanowane na przerwie, a potem kolejna lekcja, ale taka rozmowa, nawet 5 minut, dla mnie to wydawało mi się to normalne, że ja muszę domknąć tę sytuację. Mój uczeń czekał i chciał bardzo rozmawiać. Ja już ochłonęłam i z taką myślą właśnie weszłam w to podsumowanie. Nie jest tak naprawdę ważne, kto ma rację i racja moja, jego, nie jest istotna. Najważniejsze to, żeby usłyszeć siebie, może poszukać jakichś punktów wspólnych, ale gdzieś pozostać z tym Jankiem w tej relacji. I zakończyło się to jakoś banalnie. Dobra, okej, to pani usłyszała, dobrze. Ja mówię, ja też cię słyszę, Janku, widzę, o co ci chodzi, teraz zrozumiałam. Zakończyło się to wszystko fajnie. Najciekawsze było to, że wieczorem dostałam od niego wiadomość na Messengerze. Długą wiadomość, w której przedstawił mi ten uczeń jakby to, co mu ta rozmowa uświadomiła, że on myślał, że będzie jak zawsze, jak zazwyczaj, a tutaj ja do niego jednak podeszłam. Coś tam się wydało normalne, że muszę domknąć. Nie wyobrażałam sobie trochę, żeby to było inaczej. To dla niego okazało się to bardzo, bardzo ważne. I refleksje filozoficzne nawet na temat kontaktów międzyludzkich, jak to wygląda. Taki szczegół, który u mnie wyszedł z tego, że pomyślałam, już nie ma znaczenia, kto ma rację, ważne, żeby pozostać w dobrych stosunkach z nim i to utrzymać, to okazało się bardzo istotne dla mojego ucznia. No i to jest już mój absolwent, do dzisiaj mamy kontakt. To jest właśnie to piękne i to piękne moje skojarzenia, które ja mam z hasłem relacje. Taka historia, jedna z wielu, bo takich historii, zwłaszcza takich, gdzie ja też popełniłam błąd, a okazało się, że kiedy gdzieś spróbowałam go naprawić wobec moich uczniów, przyznać się do błędu, to ktoś zwrócił uwagę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Też to są takie historie, które najsilniej w moim odczuciu i też w odczuciu uczniów gdzieś zbudowały tę więź między nami. Kiedy ja jednak się zatrzymałam i pomyślałam, a co jest dla mnie najważniejsze? Udowodnienie czegoś, nauczenie, pokazanie konsekwencji, czy może właśnie to, żeby było fajnie, dobrze między nami, żeby zachować tą relację, ale nie na zasadzie zamiećmy pod dywan, tylko właśnie domknijmy, pogadajmy, jakoś pozostańmy w dobrych stosunkach. Więc takie są moje doświadczenia i wiem, że to mnie bardzo wspiera właśnie w tym utrzymywaniu tych dobrych relacji. Cały czas kierowanie się hasłem dobra relacja po prostu. Mm-hmm. A ja sobie z kolei, wiesz, myślę teraz, kiedy powiedziałaś o tym podtrzymywaniu relacji, tak wiele osób tutaj nam pisało i tak wiele słyszeliśmy tutaj w CEO, także rozmawiając z różnymi nauczycielami, że
jak trudne jest utrzymanie relacji właśnie teraz, kiedy jest edukacja zdalna. Nie wszyscy zresztą z nas mają bezpośredni taki, bezpośredni, to w ogóle zawsze jest pośredni, tak? Ale nie mają kontaktu wizualnego z uczniami. I ja też sobie pomyślałam o sytuacji konfliktu, zresztą to, co wczoraj nawet do ciebie pisałam, że no, obraził mi się uczeń, tak? Obraził mi się uczeń, ponieważ właśnie też nastąpił między nami w rzeczywistości, nastąpiło nieporozumienie. Najpierw ja odczytałam źle jego wiadomość pisemną, potem, kiedy próbowałam mu napisać, co poczułam w związku z tym, on źle odczytał moją wiadomość jako krytykę. I właściwie można by było powiedzieć, że no, chyba pomyliłam tematy, bo nie rozmawiam, nie mówię w tej chwili o dobrej relacji. Ale dla mnie jakby ważne było to, żeby zostawić tę relację otwartą. To znaczy, żeby tego nie zamknąć, że no dobra, to nie zgadzasz się ze mną, to nie. Kończymy i tak ten rok, za chwilę wystawiamy oceny, rozchodzimy się. Tylko właśnie to, że ja się mogłam czegoś nauczyć od niego na temat relacji, mogłam przyjrzeć się temu, co się zadziało i mogłam go chociażby przeprosić za to, co z mojej strony było nie halo. I teraz być może on akurat do mnie, nie ma ta historia takiego happy endu, że on napisał właśnie, jaki jest wdzięczny, nic z tych rzeczy. I być może tak nie będzie, tak? Ale ja zostawiam tę relację otwartą i to jest jakoś dla mnie bardzo ważne. A druga historia, która mi przychodzi na myśl zupełnie jakoś z innej bajki, to kiedy powiedziałaś absolwent, to mi się z kolei przypomniała taka historia dotycząca bezradności i dotycząca tego, że czasami, jeżeli jesteśmy autentyczni w sytuacji bezradności, to też jest jakoś tam niezwykle ważne dla naszych uczniów, bo to, co też przed momentem powiedziałaś, tak, że było dla ciebie oczywiste, że ty do niego podejdziesz i było dla ciebie oczywiste, że ty z nim porozmawiasz. Mieliśmy kiedyś taką bardzo trudną sytuację w szkole, że nasz uczeń zginął w Tatrach. I szłam na lekcję do jego klasy z totalną bezradnością, co ja mam zrobić, tak? No, najprościej by było poprowadzić lekcję, po prostu wejść i udać, że nic się nie stało. I nie chodziło o zalecenia od dyrekcji, żebyśmy pamiętali o tym, że klasa jest w specyficznej sytuacji emocjonalnej, ale no też wiedziałam, że to jest nie w porządku. Ja w ogóle nie wiedziałam, co mam robić. Weszłam i zapytałam ich, czego chcą. Tak? Po prostu zapytałam ich, czego chcą. Powiedziałam, że przyniosłam różne płyty do posłuchania. Bo to wok, może chcą posłuchać płyt. I wyszłam z tej lekcji nie to, że zadowolona. Ona była dla mnie bardzo trudna emocjonalnie, bo no jakoś tam emanowały te emocje z nich także. Któryś tam uczeń wybrał płytę. Jeden z tych uczniów napisał do mnie ostatnio, po latach, to była klasa, z którą ja miałam jedną godzinę tygodniowo, że on mi chciał podziękować za tamtą jedną lekcję. I czasem sobie myślę, że nie mamy świadomości, jak to, że zostajemy jakoś tacy autentyczni, po prostu wychodzimy do nich jak do ludzi i pytamy, czego potrzebujecie, że to może przynieść tak niesamowite efekty, że facet, dorosły facet się do mnie odzywa po latach i mówi, dziękuję, że pani wtedy przyniosła tę płytę. Ja jeszcze dodam, bo tutaj zwróciłam uwagę na to, że w czasie nauczania zdalnego poprawiły się relacje, nasi uczestnicy piszą. Ja mam wrażenie, że to nawiązuje do tego, co ty powiedziałaś o tej kwestii autentyczności w naszej bezradności, w naszej niedoskonałości. Ja też mam takie doświadczenia teraz w tej edukacji zdalnej, że nie dość, że ja też się uczę i ja wielu rzeczy nie ogarniam, mówiąc potocznie. Proszę ich o pomoc, moich uczniów. To jeszcze gdzieś bardzo te relacje nauczyciel-uczeń, to się tak spłaszczyło teraz. No właśnie jesteśmy uczniami w sumie. Ja też nie wykorzystam w edukacji zdalnej tak łatwo argumentu władzy. Ja też muszę pokazać, że po prostu nie wiem. Ostatnio nawet otwarcie powiedziałam, ja nie wiem, w jaki sposób
zmotywować was do brania udziału w tych zajęciach, bo u mnie się nie obrazili, ale w ogóle się nie odzywali. I tutaj jakby powiedziałam, słuchajcie, co się dzieje? Powiedzcie mi, na czym to polega? Pomóżcie mi, bo jestem bezradna. I to działa. I to działa, bo oczywiście no, sytuacja się zmieniła. Nie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To nie znaczy, że wszyscy teraz mają włączone kamerki i chórem odpowiadają. Ale zupełnie inna dynamika jakby naszych kontaktów się zaczęła dziać. Więc tak myślę, że ta autentyczność to jest bardzo ważna rzecz. I okazuje się, że tej dobrej relacji nie tworzymy, no a kochamy się, lubimy, jest tak sympatycznie. Przynajmniej u mnie wcale to od tego nie zależy. Bardziej właśnie na tych momentach konfliktu nawet, właśnie takiej też prawdy, pokazywania, jak to jest u nas gdzieś. To jest okazja, to jest świetny sposób na właśnie budowanie tych relacji. Ja też myślę, że w konfliktach trochę, bo to opowiadamy o takich trudnych sytuacjach, jak mówimy o relacji, ale to najbardziej widać nasze wartości, nasze postawy i to, o co nam chodzi. Bo moja historia jest też podobna taka do twojej, Natalia, że ja nie pracuję w szkole, nie jestem wychowawcą, ale dużo jako gość prowadzę zajęć z profilaktyki albo z umiejętności społeczno-emocjonalnych i tak dalej. Więc kiedyś prowadziłem jakąś lekcję z klasą, która nie była łatwa i po kilku minutach tej lekcji, to była chyba ponadgimnazjalna szkoła, jedna dziewczyna wyciągnęła telefon i zaczęła pisać SMS-a. Ja trochę nie wiedziałem, jak zareagować. Moja reakcja była dosyć mocna, mianowicie podszedłem do niej, przerwałem to, co mówiłem, podszedłem do niej blisko, poprosiłem, żeby włączyła telefon, schowała go do teczki, do plecaka i ona usiadła w ten sposób, że widać było, że się obraziła. Tak, że jakby się obraziła, jakby strzeliła focha i tak siedziała długo. Więc ja oczywiście nie zajmowałem się tym, bo nie wiem jak wy, ale ja najgłupsze rzeczy robię, jak ja się złoszczę na uczniów. Pozwalam sobie na złość wobec uczniów. No w ogóle, okej. No ale prowadząc tę lekcję, potem ją jeszcze zadałem jakieś proste pytanie, żeby ją zaprosić do udziału, pokazać, że się nie gniewam, że jest w porządku, że chciałbym, żeby odpowiedziała. Ona w ogóle nie odpowiedziała, więc ja już wolałem na nią nie patrzeć do końca lekcji, bo się bałem, że się wkurzę, coś głupiego zrobię, coś głupiego powiem, ale po lekcji poczułem, że ja nie chcę się z nią rozstawać w stanie wojny, że ja się nie chcę rozstawać z nią w konflikcie. I podszedłem do niej i zapytałem, zadałem pytanie takie, które mi do głowy przyszło, czy byłeś na mnie zła, że przy całej klasie kazałem ci schować, wyłączyć telefon i schować go do plecaka. A ona powiedziała, nie, wie pan, ten SMS, co go dostałam, był okropny. Nie? I że, ale to, co to dla mnie było ważne, w to, że nie pozwoliłem na to, żeby ta relacja krótka w ten sposób się skończyła. Tak? Że nie chciałem rozstawać się w czasie wojny, że chciałem doprowadzić tutaj do takiego spotkania. I ja też myślę, że dla mnie to też pokazuje, jak dużo zależy od nas do dorosłych. Że to mimo wszystko my mamy duży wpływ na to, jak te relacje pomiędzy nami a uczniami się kształtują i że też w związku z tym można się tego uczyć, można poprawiać, można o tym rozmawiać, można nawzajem siebie wspierać w tym. To ja tyle w tej sprawie. Jak, jeśli mogę dodać, Tomku, takie mam wrażenie, że przekonanie istnieje, że relacje się po prostu dzieją i w ogóle ludzie to się tak rodzą, ty masz taki talent do ludzi, ty masz takie wyczucie do ludzi. I dopiero kiedy ja się zaczęłam nad tym zastanawiać, obserwować też siebie i swoje jakby działania i efekty tych działań, to zobaczyłam, że to jest właśnie to, co powiedziałeś, tego się można nauczyć. To często wymaga takiej, nie to złe słowo, nie chcę powiedzieć łamania, ale praca nad nawykami po prostu, pewnymi odruchami. Łatwo w tą złość pójść, o której mówiłeś. Też mam takie doświadczenia, ja też jestem wysoko taka, temperament i wybuchy u mnie się pojawiają, ale później jakby to wycofanie się, czy po prostu domknięcie, to też ćwiczę, to po prostu ćwiczę. To jest kwestia ćwiczenia i można, mam poczucie, wyćwiczyć to. No, przepraszam za to no, ale jakoś tak właśnie nie idealnie to powiedziałam, bo tak patrzę na zdanie pani Eli tutaj na czacie, że bycie nieidealnym zbliża.
też mam takie poczucie, że my czasem, zresztą ja chyba jako młoda nauczycielka bardzo się starałam być idealna i właśnie no wydawało mi się, że w ten sposób mam modelować uczniów. Chociaż jakbym się zastanawiała nad tym, jacy byli moi nauczyciele, ci, którzy byli dla mnie najważniejsi, to oni właśnie byli nieidealni, byli autentyczni. Właśnie, i porozumienie bez przemocy ja też jak najbardziej polecam. Pozwólcie, że na koniec tego kawałka naszego pokażę raz jeszcze, co nam się wygenerowało w Mentimeterze. Dobra relacja, tak. No, jesteśmy w tym samym mniej więcej miejscu, w którymśmy byli, to zrozumienie na samym centrum, mamy szacunek, mamy szczerość, o jeszcze się dzieje. Mamy zaufanie i współpracę i komunikację i rozmowę. Tam na pewno, zobaczcie, ile tutaj jest wartości i ważnych dla nas rzeczy, także nawet nie wszystkie pewnie teraz jesteśmy w stanie dokładnie zobaczyć. Myśmy pytali też Państwa, kiedy zapisywaliście się na to webinarium, co Was wspiera w tych w utrzymywaniu dobrych relacji z uczniami, z rodzicami, z innymi nauczycielami i zapraszamy do tego, żebyście spojrzeli na moment i popatrzyli, czy to jest wasze, czy to jest nie wasze, na ile jesteście w stanie się utożsamić z tymi odpowiedziami waszych koleżanek i kolegów. To, co zwróciło moją uwagę, to, że i dla mnie na przykład było ważne, to, że niektóre osoby zwracały uwagę na swoje własne zasoby. Mnie na przykład bardzo wspiera w budowaniu relacji z kimkolwiek, z uczniami, rodzicami, z przyjaciółmi, to, że nie zwracam uwagi tak bardzo na to, jakie mam wady, bo oczywiście, że ich mam dużo, tylko jednak buduję na zasobach. Empatia, mamy tutaj wiara w ludzi, doświadczenie, cierpliwość, zaufanie, konsekwencja działania. To wszystko, co jesteśmy w stanie dostrzec w siebie, sobie. Druga kategoria to były takie elementy zewnętrzne, ale tutaj, przepraszam, że skaczę, to co było ciekawe, to na przykład jedna osoba napisała własna dociekliwość, szukanie mądrych artykułów, czyli tak naprawdę to też jest w mojej gestii, że jeżeli ja jestem ciekawa, to mogę sięgnąć po te zewnętrzne źródła, po książki, po wiedzę, po udział w różnych projektach. Po zasoby CEO, dziękujemy za tę odpowiedź. Ale były też takie wypowiedzi, które mnie bardzo mocno poruszyły, że to, co nas wspiera, to są inni ludzie, grono pedagogiczne, inni nauczyciele, grupy na Facebooku, zespół kolegów, inne relacje, po prostu inne relacje. I nagle gdzieś nam tutaj tak fajnie wybrzmiało, że to, co nas wspiera w relacjach, to są relacje, czyli w ogóle relacje są wspierające, prawda? No i trzecia grupa tutaj to były takie różne elementy dotyczące tego pomiędzy tym, co jest we mnie i tym, co jest na zewnątrz, innymi osobami, dobra atmosfera, sympatia uczniów, no to jest zupełnie ode mnie niezależne, ich zaangażowanie, ciekawe inicjatywy, wspólnie spędzony czas, spotkania indywidualne, to bardzo współgra w ogóle z tym, co mówił Tomek, spotkania indywidualne i pewnie nie tylko, ale ktoś podkreśla właśnie spotkania indywidualne, możliwość bezpośredniej rozmowy. Mhm. I teraz chciałam Was zapytać, Tomku, Natalio, jak to dla Was jest, co jest tutaj dla Was bliskie, uderzające, co chcielibyście dodać od siebie, co wspiera w budowaniu relacji szkolnych i nie tylko. W związku z tym, że ktoś napisał, że wyrzuca, ja bym tylko jeszcze poprosiła jakąś informację, że jesteśmy w dalszym ciągu online. Super, ktoś jeszcze jest, pani Magda, dziękujemy. Super. Tomku, czy teraz mogłabym ciebie prosić jako pierwszego? Jasne. Co mnie wspiera w budowaniu dobrych relacji z uczniami? To jest w ogóle ciekawe, że jak mówimy o relacjach w szkole, to nie myślimy tylko o relacjach z uczniami, ale też z rodzicami i z innymi nauczycielami, że trudno jest jedno oddzielić od drugiego. Tak?
z tymi mam dobre, a z tymi w ogóle nie mam na przykład. Dla mnie to, co mnie wspiera, myślę, to dużo ludzi, którzy mnie inspirują, dużo ludzi, którzy mówią o swoim doświadczeniu, dużo ludzi, którzy dla których to też jest ważne i że dzięki nim nauczyłem się i robię wiele rzeczy, które wiem, że pracują. Nie? No nie wiem, na przykład mój przyjaciel Marek Grondas, który kiedyś stworzył taki scenariusz budowania kontraktu klasowego, w którymś momencie wychowawca pyta uczniów, czego ode mnie oczekujecie jako od wychowawcy. Jakim chcecie, żebym był wychowawcą? I to zbiera potem, a potem odpowiada uczciwie, rzetelnie, odpowiada na to. To jest okej, okay, tu jesteśmy razem, tego nie będę robił. I dla mnie to jest ważne, tak? Że jak mam takie doświadczenie, że jak się zamykam w swoim myśleniu, nie dzielę się z innymi albo nie biorę od innych, to wtedy to raczej nie idzie do przodu. To mi przychodzi do głowy przede wszystkim, że relacje z innymi, uważność, kontakt, rozmawianie, pokazywanie, że to jest ważne. Bo ja tak naprawdę jeszcze jedną rzecz powiem. Ja myślę, że ludzie chcą mieć dobre relacje ze sobą. Tak, że tak naprawdę uczniowie przychodzą często z zaufaniem, z nadzieją, z życzliwością. Tak? I naszym zadaniem jest czasami nie popsuć tego. Tak? Nie robić takich rzeczy, które pokazują, że to nie jest możliwe. Tak? Albo nie robić takich rzeczy, które odsuwają innych od nas i potem naprawianie tego jest długie i trudne. I jakoś mieć jakby to, co mi pomaga, to, że tak naprawdę ludzie chcą być ze sobą, ludzie chcą być w dobrych relacjach, ludzie chcą sobie pomagać. I jak nawet jak coś zabłądzę czy zakręcę się, to jak wrócić do tego, żeby tak było. Natalia? U mnie zdecydowanie też na plan pierwszy wysuwają się ludzie i to tak jak u ciebie, Tomku, gdzieś czerpanie z doświadczeń, takie poszukiwanie też takich źródeł właśnie, gdzie mogę poczytać o tym, jak ktoś coś robi, jak sobie radzi, jak mogę posłuchać, jak sobie nie radzi. Właśnie w tym celu, żeby rozwinąć się też, odczuć to, poczuć i rozwinąć się jakoś. Ale też ja zauważyłam, że to jest kwestia organizowania sobie takiej grupy. To są nie tylko lektury, to są nie tylko rozwój jakiś, to nie jest tylko słuchanie ludzi, ale też dzielenie się, opowiadanie o sobie. I nawet niedawno miałam taką rozmowę, plan, może byśmy taką grupę stworzyli, właśnie superwizyjną dla nauczycieli. No tak, ale przecież rozmawiamy o takich różnych sprawach, gdzieś w gronie pedagogicznym, podczas jakichś spotkań. No i to są rozmowy oczywiście, ale zazwyczaj związane z jakimiś działaniami proceduralnymi w szkole. Ja bym nie powiedziała, że to są typowe takie superwizyjne spotkania i ja czuję ogromną potrzebę i chcę coś takiego zorganizować. I to mnie bardzo wspiera, że gdzieś jestem na mam w sobie taką wiarę w to, że można taką grupę tworzyć i tworzę też takie grupy, chociażby gdzieś na Facebooku jakąś też stworzyłam grupę po to, żeby ludzie w atmosferze bezpiecznej, przyjemnej, życzliwej właśnie mogli się dzielić swoim doświadczeniem, swoimi też odkryciami, czy chociażby dobrą literaturą. Także takie nastawienie na to, że inni ludzie, ja mogę szukać, ja mogę sobie budować taką siatkę wsparcia, taką siatkę i pomocy i też taką siatkę, w której się daje i bierze, bo to nie chodzi tylko o to, żeby tylko dawać albo żeby tylko brać. Także dla mnie to jest chyba jedno z najważniejszych rzeczy. I jeszcze bym wróciła do tego, co Tomku powiedziałeś o tym budowaniu relacji właśnie. Taki jest odruch, chyba że mówimy relacje z uczniami. Jak się mówi relacje w edukacji, no to tak, to jak nauczyciel między uczniami buduje te relacje, albo jak między sobą a uczniami. A no to ja bym chciała podkreślić, że
w moim doświadczeniu relacje z rodzicami uczniów bardzo wpływają na relacje z uczniami, moje relacje z innymi nauczycielami bardzo wpływają na te relacje z uczniami, że my często możemy jakby gdzieś chcieć te naczynia rozłączyć, stawić z jakichś osobnych szufladek. No trudno, no z tymi roszczeniowymi rodzicami się nie da, ale najważniejsze, że fajnie mamy klasę zintegrowaną. U mnie się nie, jakoś to nie, w ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie mam, mam dokładnie odwrotne doświadczenia, że to jak ja będę miała dobre relacje właśnie z rodzicami, to wtedy będą jeszcze lepsze te relacje z uczniami. I tak naprawdę o to wszystko trzeba tak samo dbać. Praktycznie codziennie. No, może codziennie nie, ale i z rodzicami, i z innymi nauczycielami. Ja świadomie gdzieś w refleksję i trud wkładam, żeby budować te relacje. Także taki jeszcze ważny sygnał. Oczywiście chyba webinar przekracza możliwości rozmawiania o wszystkich tych typach relacji, bo one się jednak różnią. Ale to jest, to są naczynia połączone. No dobra, ale jak już tutaj zabrnęłaś, a wiele tych pytań dotyczyło właśnie relacji z rodzicami, jak budować relacje z rodzicami, z tymi trudnymi, gdybyś miała podać jakieś swoje tips and tricks dotyczące właśnie tego typu relacji? To jest pierwsza taka moja myśl, że mnie nie wspiera w budowaniu relacji to, że ja próbuję znaleźć jakiegoś tipsa albo jakieś takie o, to się zastosuje i jest. Nie, zupełnie to jest kwestia właśnie postaw i takich przekonań. Gdzieś w ankietach pojawiła się taka odpowiedź, że wspiera w budowaniu relacji wiara w ludzi. No na przykład ja mam taką wiarę w ludzi. Generalnie zakładam, że ludzie mają dobre intencje, że mają ważne potrzeby. Chcą je zrealizować nie zawsze efektywnymi strategiami, albo mamy w ogóle różne strategie, żeby nieraz taką samą potrzebę zaspokajać. Nie wiem, gdzieś to takie wiara w to, że my się możemy spotkać. W ogóle otwarte mówienie o tym. Przerwało coś. Spotkanie z rodzicami zdarza mi się rozpoczynać od takiego podkreślenia, że świetnie, że jesteśmy razem, że mamy okazję porozmawiać. Cieszę się ze spotkania właśnie, o którym Tomek mówił. W indywidualnych rozmowach, jeśli właśnie czuję, że gdzieś te potrzeby nasze nie możemy do nich dotrzeć, no to ja wracam. No, bardzo się cieszę, że w ogóle próbujemy porozmawiać o tym. To ważne. Dla mnie to jest bardzo ważne i jakby na tym chciałabym budować i dojść do porozumienia. Więc tak to u mnie wygląda. Nie mam złotych rad. Mam wiele pomysłów, ale jednak kluczowe wydaje mi się pewne nastawienie i przekonania wspierające. Ja mam podobnie i szczególnie z ludźmi, z którymi jest mi trudno, to co ja sobie myślę wtedy, to, że każdy chce najlepiej dla swoich dzieci. Że gdyby potrafił lepiej, to by potrafił lepiej się zachowywać. I bardzo często niestety z różnych powodów zamiast współpracować ze mną jako z sojusznikiem, on ze mną walczy, tak? Ale że z jego perspektywy to jest na najlepszy sposób. I jak sobie pomyślę o tym, że on nie potrafi lepiej, że to z jego zdaniem to jest najbardziej skuteczne, to przechodzi mi, nie wiem, przechodzi mi złość, przechodzi mi zawiedzenie, przechodzą mi różne trudne emocje i dzięki temu mogę zacząć się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby chociaż troszkę było lepiej, żeby ta relacja chociaż troszkę do przodu poszła. Emilko, jeszcze jak mogę wtrącić, bo śledzę czat, tu taka pojawiła się taki pojawił się komentarz, że rodziców trzeba edukować, bo potrafią popsuć nasze relacje. Ja też jestem bardzo ostrożna do takiego stwierdzenia, trzeba ich wyszkolić, to ich trzeba pedagogizować, to ich trzeba wyedukować. To co Tomek powiedział, każdy dba najlepiej jak potrafi o dobro dziecka i uwaga, my po drugiej stronie, też bardzo ostrożnie używam takich tam antynomii, nam też chodzi o to. No o co nam chodzi? No przecież o dobro dziecka. No więc ja na każdym kroku to artykułuję. Gramy do jednej bramki. Teraz dojdźmy do tego, dlaczego mamy poczucie, drogi panie, droga pani, że nie gramy do jednej bramki, bo przecież gramy. Chcemy dobra dziecka. Poszukajmy, co jest głębiej, tak?
o co chcemy zadbać. No, cel jest jeden. I takie właśnie próba dojścia. Gdyby potrafił rodzic, zrobiłby to pewnie sprawniej, lepiej. I nie wiem, czy to jest tylko kwestia edukowania. Wiele dzieje się w spotkaniu. I to nawet nie muszą być spotkania, wykłady, bo często tak kojarzymy, że to wystarczy zaprosić, spędzić ludzi i powiedzieć im, jak ma być. Tu dużo się dzieje właśnie na styku indywidualnych spotkań, mam wrażenie. Zrozumienia wzajemnego, próbowania. Tak, tutaj właśnie czytam też na czacie, że musimy być po prostu ludźmi szczerymi i otwartymi. Tak, jak skłamiemy, jak nas poniesie, to budowane relacje runą. I to jest jakoś dla mnie ciekawe, że przecież kiedy rozmawiamy o relacjach, to wracamy ciągle do tych samych elementów. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o relacjach z uczniami, z rodzicami, z innymi nauczycielami w gronie, czy ze swoim dyrektorem, czy dyrektorką, prawda? Że jakoś są te części, no relacja to relacja, to jest właśnie spotkanie, o którym mówicie. A druga rzecz, która mnie jakoś tak bardzo uderzyła w tym, kiedy was słuchałam, to były przekonania. Jeżeli mam przekonanie, tak, jeżeli mam wiarę w ludzi, to jest pewne przekonanie, tak? Ludzie są dobrze, ludzie chcą dobrze dla swoich dzieci. To zupełnie inaczej układa się moje postępowanie, moje nastawienie. Ja z kolei, gdybym miała powiedzieć, co mnie wspiera, to takie właśnie uważne zatrzymywanie się z kolei. I to jest też związane z tym, o czym mówiliście, tak, że ja się wielokrotnie łapię, że teraz mówię zarówno o relacjach z uczniami, jak i z rodzicami, że zaczynam interpretować jakieś zachowanie. Że on mi chciał, albo ona robi mi, prawda, to i to. To jest przecież bardzo automatyczna reakcja, ja nie mam do siebie o to pretensji, że tak reaguje mój mózg, tylko ile razy uda mi się to zauważyć, to myślę sobie, aha, to ja sobie tak pomyślałam, tak? To ja mam taką myśl, no fajnie, ale a co jeśli jest zupełnie inaczej, co innego może za tym stać? Ja nauczyłam się i szczerze mówiąc lubię się czasem tak bawić, jak już mi trochę opadną emocje, a bardzo szybko mi opadają, kiedy zauważę, że to jest tylko myśl, że na przykład ona chciała mnie obrazić, prawda? I kiedy zaczynam się temu przyglądać i próbować znaleźć inne możliwe rozwiązania, czyli inne na przykład potrzeby, które za tym stały, i znowu to, o czym mówił Tomek, tak? On chciał dobrze, ona chciała dobrze, tylko to ja nie zrozumiałam tego jego dobrze, może spróbujmy go razem poszukać. To zupełnie wszystko się odwraca w moim patrzeniu i jestem wtedy gotowa zadać pytanie, no dobra, a właśnie to o co chodzi, tak? Co ty mi próbujesz powiedzieć? Co pani, czy ja panią w ogóle dobrze rozumiem na przykład, no? Jeżeli kogoś wyrzuciło, to przypominamy, że będzie nagranie tej naszej rozmowy, także mamy nadzieję, że Państwo niewiele stracą. Okej, pozwolicie, że przejdę dalej, nawet nie do końca pamiętam, gdzie jesteśmy dalej. Tak, zapytaliśmy także Państwa o największe wyzwania w budowaniu relacji i tutaj właściwie no możemy tylko powiedzieć, że cóż, to jest całe bogactwo tego, że jesteśmy ludźmi i w związku z tym te różne sytuacje, z którymi się spotykamy, zarówno wewnętrzne, tak, jakieś cechy charakteru nasze, które nam utrudniają życie, jak i zachowania czasem innej strony, czy nasz odbiór zachowania drugiej strony, na przykład to jak ktoś pisze, że wrogo nastawieni ludzie, to właściwie przed momentem żeśmy o tym rozmawiali, prawda? Negatywne nastawienie rodzica, ono jest na swój sposób pozytywne, tylko my tego plusa nie możemy zauważyć czasem, ale to są też rzeczy, z którymiśmy się zmagali na pewno. Ja bardzo wiele tutaj takich elementów dostrzegam, które są też mi bliskie. Albo które były mi bliskie, na przykład takie moje przekonanie, że ja muszę być w tym sensie konsekwentna, że muszę utrzymać dyscyplinę. Tak, to pamiętam takie,
że i ta dyscyplina ma polegać na tym, że oni doskonale muszą wiedzieć, że ja tu rządzę i mają być cicho, a ja będę gadać na przykład. Ale to podzielę się z wami tym później, a ciebie, Natalio, teraz zaproszę do tego, żebyś powiedziała, no właśnie, jakie twoje wyzwania są, bądź pamiętasz? Wiesz co, takim wyzwaniem, wspomniałaś o tym właśnie, hasła dyscyplina, autorytet i konsekwencja, to taka trójca, która u mnie mocno grała, jak zaczynałam pracować 15 lat temu i wydawało mi się, że to jest 0-1. Dyscyplina, konsekwencja, mój autorytet albo kumpelka, przyjaciółka i włażą mi na głowę. Tak nie jest, wiem, że tak nie jest. Mam mnóstwo doświadczeń, które pokazują, że absolutnie postawa relacyjna i takie podążanie też za potrzebami, słuchanie się uważne, obdarzanie szacunkiem, że to zupełnie nie przekreśla autorytetu. Uważam, że go buduje i tak uważam i wiem, bo pytam o to otwarcie moich uczniów. Kiedy będziecie mieli ochotę, nie wiem, współpracować ze mną? W jakiej sytuacji, nie wiem, jest dla was ważne to, co ja mówię? Oni mi odpowiadają i na lekcji, i nieraz robię jakieś ankiety, używam różnych narzędzi po to, żeby się właśnie dowiedzieć, co oni myślą, jak oni to widzą. I naprawdę słowo autorytet moich uczniów, z którymi pracuję po parę lat, no, wiąże się z hasłem prawdziwości, bo pani jest prawdziwa, albo bo pani nam mówi, co myśli. Bardzo często, bo pani słucha, bo pani chce się dowiedzieć. Takie hasła dostaję od moich uczniów i to mnie jakby uczy tego, że ja nie muszę trzymać tego wszystkiego twardą ręką. Słowa dyscyplina praktycznie w ogóle nie uważam, bo też kiedy dyscypliny nie ma, to znaczy, że coś te dzieciaki robią, bo czegoś potrzebują w tej sytuacji, trzeba spróbować dojść. I myślę sobie też o tym SMS-ie Tomka, że być może ta dziewczyna czekała na tego SMS-a i to nie było ten SMS i to zachowanie dziewczyny nie było tobie, a taki odruch mamy, że tu skup się na mnie i tak, ja chcę uwagi, to jasne, to jest potrzeba prowadzącego, a ona coś tam ważnego załatwiała i no to wszystko jeszcze to było coś niefajnego, to a propos interpretowania, to był świetny też przykład tego, że dodajemy swoje interpretacje i odbiegamy jakby od faktów, ale no właśnie tak jak mówię, dyscyplina, konsekwencja, ja w ogóle się zastanawiam, gdzieś chyba na wcześniejszym slajdzie pojawiło się takie hasło konsekwencji, że nie jestem konsekwentna właśnie, jakie jest wyzwanie. O, bywam niekonsekwentna, niechętnie wpisuję uczniom uwagi i z tego powodu niektórzy uczniowie często zachowują się niegrzecznie na każdej lekcji. To myślę sobie, że nie wiem, czy chodzi tu o konsekwencje, czy trzeba być zawsze tak konsekwentnym, trzymać się tej litery prawa. Moje doświadczenie podpowiada mi, że zupełnie nie, że dużo lepsze efekty też dla uczenia się uczniów przynosi to, że ja pochylę się nad każdym przypadkiem. Umawiamy się, że przysyłacie wtedy i wtedy pracę. To jest najczęstsze. I zawsze są osoby, które nie przysyłają na czas. I ja mogę powiedzieć, ja ich nauczę życia. Ja ich nauczę systematyczności. Ale raczej wtedy wszystkimi środkami próbuję się dowiedzieć, co się stało. Tak, powiedzcie, co się stało. Ja chcę usłyszeć, co się wydarzyło. Ja mam też taką zasadę, że mi można zgłosić nieprzygotowanie, ale przed lekcją, żeby przyjść ze mną porozmawiać o tym, co się wydarzyło, dlaczego. I jak uczniowie jakiś czas już pracujemy, załapują to, to przychodzą i szczerze mówią. Tutaj babcia, tutaj pies zjadł zeszyt, tu to, ale najczęściej mówią po prostu, naprawdę mi się nie chciało. I dwa razy tak jest. Ja mówię, granice tego są też, bo ja znowu mam taką potrzebę wpływu i tego, że jak ja cię czegoś uczę, to żeby to miało efekt, a jeśli nie będziesz gdzieś dawał mi znaków, czy dawała mi znaków, że pracujesz, że coś robisz, to gdzieś moja potrzeba nie jest tutaj brana pod uwagę. I uczeń, z którym się tak rozmawia i otwarcie mówi, a często to po prostu później już mówimy, mamy cel, chcemy zdać egzamin. Uczniowie też do mnie to mówią. I ja wtedy mówię, kurczę, no nie uczymy pod egzamin, ale wszyscy chcecie go zdać.
I ja chcę wam w tym pomóc i muszę was poprosić, tak, o to, żebyście wykonywali pewne działania. Przychodzą do mnie przed lekcją i tłumaczą, raz jest to, raz jest to, raz jest taka sytuacja. No wszystko opiera się na takim otwartym rozmawianiu. Naprawdę zdecydowanie większe, widzę większą motywację uczniów, żeby współpracować ze mną, patrząc na siebie, też realizując potrzeby, z którymi ja przychodzę, bo chcę coś przekazać, chcę widzieć, że to ma wpływ, mam jakieś cele, które chcę zrealizować, oni ze mną w tym współpracują wtedy, kiedy ja nie tyle jestem konsekwentna po prostu, jak Sąd Najwyższy, tylko jak się kieruję duchem pewnych praw i zasad i rozmawiam z uczniami. Także tyle, ale to a propos konsekwencji, natomiast krótko tylko o moim wyzwaniu, że mimo wszystko nadal zdarza mi się wpadać w belferski ton i może nie tyle właśnie trzymać dyscyplinę, bo to już nie, ale u mnie wyzwaniem jest to, że ja nie zawsze podążam za uczniami i nieraz jestem zbyt dyrektywna. Ja mam wrażenie, że muszę świadomie jeszcze pracować nad tym, żeby gdzieś nie ciągnąć, nie prowadzić. Nie wszyscy uczniowie tego potrzebują, a nawet większość woli mieć tą autonomię, o której też wcześniej mówiłam. Więc na to uważam. Właśnie cały czas jestem ciekawa, a czego wy chcecie, czego wy oczekujecie? Dobra, mamy Polski, 4 lata przed nami. Taka jest podstawa programowa, na końcu matura. Kto chce zdać? Wszyscy, nie wszyscy? To teraz słuchajcie, jakie macie pomysły? Jak my to zrobimy? Jak chcecie, żeby te lekcje wyglądały? Jak chcecie się tu czuć? Co chcecie robić? To są moje pierwsze lekcje języka polskiego. Tak tydzień rozmawiamy we wrześniu pierwszy. I zastanawiamy się nad tym wspólnie. Ale później to wychodzi różnie. Nieraz wpadam, dzień dobry, mam tu swój scenariusz i jedziemy z tym scenariuszem. No i zdarzają się i takie dni, tak? Ale tak jak ty, Emilko, ja też mam w sobie łagodność, no zdarzają się i takie dni, kiedy przychodzę ze scenariuszem i mówię, a dzisiaj nie słucham was, dzisiaj jedziemy. Z tego i tego powodu przeskoczymy te tematy w takiej formie szybciej, tak? No bo jestem nieidealna. No nie, ale zawsze właśnie... No ale podajesz im, mówisz im dlaczego, to już jest też trochę inna sytuacja niż kiedy wpadasz. I po prostu ja tu rządzę. Przypomniałam sobie, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja. Nie, to zupełnie. To u mnie wpada, mówię, jest to wyzwanie cały czas dla mnie w relacjach, ale już takie z tego poziomu nie wiem, że nic nie wiem, czy nie wiem, że nic nie wiem, już jestem tego świadoma. I teraz gdzieś się przyglądam łagodnie i życzliwie dla siebie tym tendencjom moim. Ja myślę, że dla mnie, ale też dla wielu nauczycieli, których wspieram, współpracuję, coachuję i tak dalej, ta trudność, to wyzwanie w budowaniu w relacji polega na tym, że bardzo często jest trudno pogodzić moją rolę nauczyciela, czy to jak myślę o mojej roli na nauczyciela, właśnie z budowaniem relacji, z byciem osobą tutaj. Mam wrażenie, że część naszych koleżanek i kolegów to trochę jak w doświadczeniu Zimbardo, wchodzi w pewną rolę, bo wydaje mi się, że tak powinien być na nauczyciel. Czy ja jako nauczyciel tak muszę się zachowywać? Chociaż czasami się często nie zgadzają z tym w środku. Nie? I lecą rolą i wtedy trudno jest zbudować relacji, bo oni nie mają relacji z samym sobą, oni nie mają kontaktu z samymi sobą. Nie? I że to jest też to pytanie, które warto by zadać, czy można być, nie wiem, czy można być stanowczym, czy można być liderem klasy, czy można być uczyć, równocześnie będąc w relacji, tak? I jak to się da połączyć? Dla mnie to było przez długi czas dosyć trudne, żeby jakby znaleźć taki balans, który jest zgodny ze mną i dobry dla uczniów. Nie? I też to mówiliśmy, tego się nie da, tego niektórzy ludzie to mają może od razu, ale ci, co nie mają takiego szczęścia, muszą się tego nauczyć, muszą przegiąć w jedną stronę albo w drugą. Nie? To trochę tak jak, ja wiem, z tym, jak uczymy się, ile możemy wypić alkoholu, żeby następnego dnia było wszystko okej. Nie da się tego zrobić w inny sposób, niż się upić trochę i zobaczyć, okej, to następnym razem trochę mniej muszę. I że znalezienie takiego balansu, takiego środka, który jest dla mnie jakby zgodny ze mną,
i taki chcę być, taka chcę być, to wymaga czasu i to jest procesem. Dzięki. Wiesz, a ja się jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy się z tym rodzą. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że niektórzy z nas może trochę szybciej ten balans znajdują, ale że właśnie każdy z nas musi go poszukać. Tutaj jakoś rzuciła mi się, ciekawe, czy teraz znajdę, tak, w oczy taka wypowiedź, że doświadczone, o mam doświadczone koleżanki, pani Magda napisała, doświadczone koleżanki z pracy ciągle mi powtarzają, musisz być konsekwentna, musisz być twarda, oni tego oczekują. Tutaj mamy znowu do czynienia z jakimś takim przekonaniem, które jest jeszcze podtrzymywane właśnie przez grupę, ale ja pamiętam, że ja dokładnie z tym przyszłam do szkoły, z takim przekonaniem. I ja chodziłam do koleżanek na lekcje, żeby zobaczyć, jak one, kurczę, właśnie utrzymują tę dyscyplinę. I dopiero w pewnym momencie, znaczy właściwie to po takiej lekcji, po której ja wyszłam i stwierdziłam, że dalej nie wiem, jak ona to robi, to stwierdziłam, dobra, ale czy ja tego potrzebuję? Czy to jest w ogóle moje? Bo znowu tutaj wracamy do tej autentyczności. Czy ja rzeczywiście mogę być jednocześnie, wejść w tę rolę i być w dalszym ciągu sobą i czy rzeczywiście o to mi chodzi? To jest jakoś dla mnie tutaj uderzające. No i w końcu, Tomku, tutaj płynnie zwróciłeś uwagę na to, że to jest kwestia tego, czy jesteśmy w kontakcie ze sobą, czy my naprawdę wiemy, o co nam, kurczę, właściwie chodzi, tak? Co my właściwie, czy my mamy jakąś wizję tego, jakimi chcemy być nauczycielami, a tak naprawdę to wymaga tego, żebyśmy troszeczkę przyjrzeli się sobie, swoim wartościom, tego, jakie są właśnie dla nas wyzwania, jak reagujemy w sytuacjach emocjonalnych. To jest jeden z elementów, już jest po 19, powoli idziemy w kierunku końca, a tymczasem mamy bardzo, bardzo ważną rzecz, którą chcieliśmy tutaj poruszyć i niektórzy z Państwa tutaj pisali do nas, że jest to dla nich też ważne, a mianowicie wszystko ładnie, pięknie jest sobie relacja z innymi, ale jak się ma do tego relacja ze sobą, którąśmy nazwali tutaj też dbaniem o siebie. I raz jeszcze w takim razie zapraszamy Państwa do wejścia na Mentimetera www.menti.com, tylko tym razem wpisujemy inny kod, kiedy już się załaduje ta strona, a mianowicie 11 44 48. Co to jest ta relacja ze sobą? O czym my w ogóle mówimy? A za chwilę powiemy Państwu, dlaczego tak mocno podkreślamy tę relację ze sobą w kontekście budowania relacji z uczniami, w kontekście bycia wychowawcą chociażby. Wychowawcą niezależnie od tego, czy po prostu jesteśmy wychowawcą klasy 4A, czy jesteśmy nauczycielem polskiego, biologii, WF-u, który tak naprawdę pełni też funkcje wychowawcze, spróbuje załadować teraz Mentimetera. Relacja ze sobą. Czekając, aż się Mentimeter załaduje, to może powiem o takiej refleksji mojej, że mówimy o relacji, ale że to jest zawsze w kontekście. Tak? I że w kontekście jakiegoś systemu, który jest. I ten system często nie wspiera nas jako osoby, które chcą być w relacji, tak? To, o czym mówiliśmy, na czym polega dobra relacja. W tym systemie my, jako nauczyciele, jako wychowawcy, jesteśmy obdarzeni zaufaniem, nie czujemy się szanowani, jakby bardzo mało jest tych rzeczy, o których mówimy. I teraz ten moment, w którym ja będąc w tym systemie, decyduję się na to, żeby być końcem tego łańcucha, i żeby moje relacje z uczniami, żeby moje relacje z innymi osobami były dobre, jest bardzo ważne, tak? I że to czasami robimy to wbrew systemowi i w związku z tym takie dbanie o siebie tutaj, takie mocne zakorzenienie w sobie, w swoich wartościach, w przekonaniach jest ważne.
Mi jeszcze przyszło do głowy, że w ogóle też relacje, to jest taka piękna przestrzeń, gdzie my mamy ogromną strefę wpływu, która zaczyna gdzieś przy nas samych. Ta strefa wpływu, to wszystko, co się blisko z nami dzieje właśnie. I możemy ją dalej poszerzać. Jako nauczyciele mamy wpływ na to, co dzieje się w klasie, w sali lekcyjnej, też trochę w szkole, choć już właśnie może mniej. Później, tak jak powiedziałeś, Tomku, ten system, no mówimy, że nie wspiera nas raczej, ale właśnie zaczynamy od siebie i to jest, mam wrażenie, bardzo duża przestrzeń, gdzie te relacje można budować, zacząć właśnie od siebie gdzieś. Wróciłaś do nas, Emilka, już? Wróciłaś, Emilka? Halo. Nie mamy głosu, Emilki. Okej. To może rozmawiajmy, dopóki Emilka nie dołączy do nas. Przepraszam, po prostu kiedy wpadłam, to od razu postanowiłam odpalić wam Mentimetera, a nie włączyłam głosu i w związku z tym nie mogłam tego zrobić. Czy w ogóle dało się coś zobaczyć na tym Mentimeterze, kiedy już wpadłam? Bardzo szybko, więc szybko. Jeszcze raz pokażę. Jeszcze raz. Oczywiście. Jestem w takim razie głosem. Nie wiem, czym jestem jeszcze. Relacja ze sobą. Proszę bardzo. No słuchajcie, ja po prostu powinnam się popłakać ze wzruszenia. Uważność jest w samym centrum. Poczucie własnej wartości, spokój, zaufanie, wyrozumiałość, autentyczność, szczerość. Szczerość wobec samego siebie, rozumiem, równowaga, samoświadomość, łagodność, o której dzisiaj mówiłaś, Natalio, akceptacja przeskoczyła przed momentem, samoakceptacja. Wewnętrzny spokój. Spokój. Okej. Słuchajcie, dlaczego uważacie, że warto mówić o relacji ze sobą, o dbaniu o siebie w kontekście relacji z uczniami, z rodzicami? Natalio? Ja mam takie skojarzenie, że no tak, że to wpływa, tak, ale trochę takie skojarzenie i doświadczenia, że tak bardzo często ja się czuję, jakbym miał kłody pod nogami, jakieś taka metafora mi przychodzi, albo jakieś takie związane te nogi, jakoś tak nie mogę się poruszać tak, jakbym chciała, kiedy właśnie ja nie dbam o siebie i pakuję w relacje. Krzesam uważność, krzesam podążanie za uczniem, za tym rodzicem, z tym naszym graniem do jednej bramki. I otwieram się, bo widzę, że koleżanka w pracy potrzebuje się wygadać, a druga bardzo prosi o ten konspekt, o którym mówiłam. I tam dłubię w nocy, bo wiem, że czeka, więc jej zaraz jutro rano przyniosę. I ta relacja ze mną, traktowanie się i łagodnie, w ogóle uważność na siebie, dawanie, robienie stop klatek i przyglądanie się, co się ze mną teraz dzieje, jak ja się czuję, co czuje moje ciało, jak ja się psychicznie czuję. I takie traktowanie się z łagodnością, życzliwością, odpuszczanie sobie, że nie muszę, że mogę być taka wystarczająco dobra, a nie idealna, to... No właśnie, to mnie wspiera. Czasem to się wiąże też z ustalaniem bardzo jasnych granic. Czyli po prostu odpowiadaniem nie. Albo dawaniem sobie przestrzeni na to, że się zastanowię, że nie odpowiem, nie pomogę ci w tej chwili, bo muszę to przemyśleć. Więc gdzieś tak mi krąży myśl, jak myślę o dbaniu o siebie. I jak o to wszystko, o tym wszystkim pamiętam, wręcz powiedziałabym regularnie, systematycznie gdzieś robię takie przerwy,
takie stop klatki, no to wtedy to ja jakby jak petarda sunę w ogóle w szkolnej rzeczywistości. Naprawdę dużo lepiej mi to wszystko wychodzi. Ja nie reaguję z automatu, ja nie reaguję złością. Ja właśnie mniej takie zaliczam momenty bezradności w kontaktach z rodzicami chociażby. Nie mam takiego poczucia, ojej, nie możemy się dogadać. Jeśli tylko nie zadbam o siebie wcześniej, to potem to mogę naprawdę dużo dać. A jak nie, to mówię, to czuję się trochę jakbym miała kłody. Nie ma siły i zasobów, po prostu. Dzięki. Jakoś tak poruszyło mnie, co pani Alina, zdaje się, napisała, że też to, żeby pamiętać, teraz wszystko mi zniknęło, aha, to sama sobie to zrobiłam, że interakcja z panią w sklepie powie nam więcej o nas niż praca z całą klasą, niż praca z klasą. Ja cały czas mam takie poczucie, że kurczę, no właśnie, trudno jest rozdzielić relacje z uczniami od relacji, wszystkich innych relacji, które mamy w życiu. Że to jest jakby jedno i to samo. I że jeśli mamy być autentyczni, jeśli mamy być spójni, no to wszystko będzie, te relacje będą podobne, tak? Chociaż też pewnie właśnie czasem nasycone jakąś niecierpliwością, jakimiś emocjami, które są dla nas trudne, ale z kolei z tymi trudnymi emocjami właśnie jest łatwiej sobie poradzić, kiedy jesteśmy przy sobie. I ja z kolei mam tak, że czasami potrafię no właśnie długo pracować, angażować się na rzecz innych, ale jest taki moment, kiedy ja czuję, że już jestem na granicy. Kiedyś nie czułam tego momentu, to jest też bardzo istotne. Już jestem na granicy, to znaczy, że teraz na regenerację ja będę potrzebowała więcej czasu. Ja muszę wziąć tę poprawkę. Jeżeli jej nie wezmę, no to sorry, to za moment nie będę w stanie wchodzić w relacje z nikim. I teraz już mówię o takich relacjach zupełnie podstawowych. Ja nie usłyszę, co do mnie mówi szefowa, ja nie usłyszę, co do mnie mówi drugi człowiek, ja nie zrozumiem, co ja właściwie mam zrobić. A co to za życie takie odcięte zupełnie od siebie i od innych. Tomku? Znaczy, ja myślę, że nie można być długotrwale w dobrej relacji z innymi, jak się nie jest w dobrej relacji ze sobą. Tak, że to, że wtedy jakby nie mamy z czego dać po prostu. Nie? I że to często jest trudne dla nas, myślę, że dla kobiet w naszej kulturze bardziej, żeby zadbać o siebie wystarczająco dobrze, że jest trochę taki trening dbania o innych, przede wszystkim myślenia o innych, a siebie zostawiania na końcu, czego efektem jest to, że właśnie się wypalamy, albo nie mamy cierpliwości dla innych ludzi, albo już mamy dosyć tego, nie mamy czegoś, co jest takie ważne w budowaniu relacji z innymi, czyli życzliwości. Tego, wiecie, czegoś takiego, to fajnie, że jesteśmy razem tutaj, tak? To fajnie, że się mogliśmy spotkać i że coś razem możemy robić, że, no nie wiem, jeżeli ja idę do klasy i myślę sobie, ja pierdzielę 5B, oni siedzą tam i myślą, ja pierdzielę kołodziejczyk, nie? To z tego spotkania, co tam będzie, niewiele dobrego wyniknie. Ale to z kolei znowu po mojej stronie jest, myślę, dbanie o tą życzliwość i budowanie jej i myślenie o tym, co może być. To jest jedna sprawa, a druga to jest taka, która mnie mobilizuje do tego ojca też i jako nauczyciela czy wychowawcę, to pamiętanie o tym, że bardzo dużo takich umiejętności psychospołecznych albo umiejętności właśnie takiego gospodarowania sobą czy bycia z samym sobą uczymy nie poprzez to, że mówimy, jak powinno być, tylko poprzez
to, że my, że jesteśmy w jakiś sposób, a uczniowie to widzą, albo nasze dzieci to widzą i nas naśladują. Tak? I że to im bardziej, że jeśli ja dbam o siebie, to ja też w ten sposób dbam o innych. Dbam o innych, z którymi się zajmuję, dbam o innych, z kim jestem w relacji, szczególnie w takich, kiedy więcej ode mnie zależy. I dla mnie to też jest czymś takim, co mnie mobilizuje do tego, żeby jakoś zatrzymywać się w którymś momentach i myśleć, kurczę, znowu to samo robisz, może jakoś inaczej teraz. Dzięki. Wiesz, ja w ogóle mam takie poczucie, bo też mówiliśmy o tym, że relacje nas wspierają w relacjach. Ja mam takie poczucie, że to modelowanie tak naprawdę nie kończy się w momencie, kiedy wychodzimy z wieku dziecięcego, kiedykolwiek to jest. Tak, że kiedy ja spotykam ludzi, którzy są w kontakcie ze sobą, którzy dbają o siebie, to mnie się klapka taka w mózgu otwiera albo poszerza, która też pokazuje mi, o, zaraz, to ja też tak mogę. I dla mnie to jest ważne. I kiedy tak mówiłeś, to mi się przypomniała dwie sytuacje takie związane z moim byciem nauczycielem uważności. Jedna to jest ta, o której wam dzisiaj już opowiadałam, Tomku i Natalio, że kiedy poszłam na spotkanie informacyjne dla przyszłych nauczycieli Mindfulness-Based Stress Reduction, to usłyszałam takie zdanie, że no tak, będziecie pracowali z ludźmi, będziecie pracowali w zawodzie pomocowym i przecież wszyscy wiemy, że w takiej sytuacji musicie najpierw zadbać o siebie, żeby właśnie to, o czym powiedziałeś, mieć z czego dawać. I ja po prostu wtedy poczułam, jakbym dostała obuchem w głowę. Powiedziałam się sobie, Jezu, ja od 20 lat pracuję w zawodzie pomocowym i nikt mi tego nigdy nie powiedział. Wręcz przeciwnie, tutaj tak jak Państwo pisali na czacie, masz robić więcej. Szkoła to nie jest miejsce dla osób, które są miętkie, prawda? Dasz radę. A poza tym jeszcze pamiętajmy, matko, jak ja to pamiętam, zostaw swoje emocje za drzwiami. Kiedy wchodzisz do klasy, zostawiasz wszystko za drzwiami. Serio? To co ze mnie zostaje jako z człowieka? Bo ja nie wiem do końca. Przecież to nie chodzi o to, że mam od razu na tych uczniów wrzeszczeć, ale jeszcze, jeżeli jestem zła, to ta złość we mnie jest. Jeżeli jestem sfrustrowana, to ta frustracja we mnie jest. Moi uczniowie nie są głupi, przecież oni to widzą. Przecież to nie jest tylko kwestia tego, co ja komunikuję werbalnie, ale także niewerbalnie. I druga rzecz, która mi się skojarzyła też z kursem nauczycielskim MBSR, to była taka, można powiedzieć, praktyka, do której żeśmy ciągle wracali. Ciągle nam zadawano pytanie, a czego uczysz nie ucząc? Wtedy, kiedy nie prowadzisz zajęć, tylko przez właśnie swoją postawę, czego uczysz? I dla mnie to się stało bardzo ważne jako dla nauczyciela szkolnego, dla wychowawczyni szeroko pojętej. Właśnie co ja pokazuję sobą. Jest to oczywiście w pewien sposób jeszcze większa odpowiedzialność, ale też taka radość, że przez to, że ja siebie rozwijam, to też może jakoś wpłynąć to pozytywnie na innych. A tymczasem, kiedy was zapytaliśmy, jakie są wasze wyzwania w budowaniu relacji z samymi sobą, to pewnie nie będziecie zaskoczeni państwo, co żeśmy usłyszeli. Ja przepraszam, że milczę, ale to właśnie chyba milczenie, znaczy w tym moim milczeniu jest mnóstwo współczucia, które nie jest litością, tylko tak, ja rozumiem, tak, brakuje czasu, ciągle są coraz większe oczekiwania. No i ten ideał siłaczki właśnie, bądź siłacza, tak przecież kreowany jednak w dalszym ciągu w naszych szkołach. Nieumiejętność stawiania granic. Tak, no, ja tam byłam, znam to. Ja, Milko, jak widzę, jeśli mogę się wtrącić, wiesz, te wszystkie hasła,
To ja mam wrażenie, że to jest bardzo dużo świadomość tego, że gdzieś już jest ten punkt, gdzie osoby, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, łapią ten moment i już teraz ja od razu uruchamiam sobie, kurczę, gdybym miała taki problem, a mam, a niektóre z nich, nie jestem ich autorką, a utożsamiam się bardzo silnie. Ty mówisz, że gdzieś to czujesz, bo masz to za sobą, a ja jak czytam o organizacji czasu, właśnie czas, energia dla pracy poświęcana kosztem zainteresowań, to są moje aktualne problemy. I no takie uświadomienie, to zaraz mam myśl, muszę to przegadać z kimś. Muszę zobaczyć, jak inni to robią, muszę poszukać w ogóle ludzi, z którymi może usiądziemy w jakiejś grupie i pogadamy o tym. To w nawiązaniu do tego, co mówiłam, że też mnie bardzo to tak wspiera, jak ja szukam za wszelką cenę możliwości, nie wiem, wyrzucenia z siebie, przegadania, poszukania wspólnie jakichś rozwiązań. Ale myślę, że to już dużo, że ktoś zdaje sobie sprawę. To wcale niełatwe stwierdzić, że na przykład ta umiejętność bycia asertywnym, tak? Bo my możemy też mieć takie poczucie, ci straszni właśnie rodzice. No ten dyrektor, który tyle na mnie nakłada. Tak? To ten chory system. I wtedy to jest jakby wyzwanie, tak widzimy to wyzwanie. A w tym wszystkim gdzieś być może to jest kwestia asertywności, umiejętności dbania o te granice. Jak ktoś sobie coś takiego uświadamia, to myślę, że jest krok dalej niż tak, kiedy mówi, nie mogę nic, nie da się, system taki jest i tak na to jesteśmy skazani, prawda? I to tak czuję, że to i tak jest już dużo. Ja jeszcze może powiem a propos tego, że mnie jakoś najbardziej poruszyła taka wypowiedź jednej z pań, która napisała, że jest nieśmiała. Albo tutaj pani napisała, że często jest niepewna siebie. Ja rozumiem taką trudność, która za tym idzie i taką być, ale ja sobie pomyślałem, kurczę, jak nieśmiałość może być zasobem, albo może być potencjałem, jak dzięki temu dobrze rozumiem dzieciaki, którym jest trudno w relacjach z dorosłymi. Ja wiem, jak one się męczą, jak mogę pokazać to, że jesteśmy w podobnej sytuacji czy czasami, że tak jak ty mówiłaś, Natalia, że to uświadomienie sobie, to zobaczenie, jak jest, to jest super początek do tego, żeby to wykorzystać, niekoniecznie zmienić, tak? Bo od razu myślimy, że muszę się zmienić, powinnam być inna, być może chcę i pewnie byłoby łatwiej, ale że to, że widzimy, to rozumiemy, jest super początkiem do tego, żeby być w lepszej relacji z sobą, z innymi, że to może być zasób, a niekoniecznie musimy siebie karcić i mieć dużo pretensji za to, że nie jesteśmy doskonali. Mogę się wtrącić, Emilko, dzięki Tomku. Naprawdę to przeformułowanie bardzo zmienia optykę i myślę, że to też jest ważne dla wszystkich, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie. A teraz sobie nawet pomyślałam o tym, że ciągle mam poczucie gonienia własnego ogona i właśnie takiego tego niedoczasu, tej ktoś pisał słowo organizacja, gdzieś tak rozdzielenie pracy, domu. No właśnie, przecież to wynika z tego, że ja mam tyle pomysłów. Też tak dużo chcę zrealizować. To jest też rzecz, za którą jestem podziwiana. Gdzieś ludzie mówią, ojeny, skąd w tubie tam entuzjazm i tak dalej. I widzenie tych dwóch stron zawsze, a nie tylko jednej strony negatywnej. To fajnie, że to wyciągnąłeś, że tu jest perfekcjonizm. No, to jest cecha, którą wiele osób chciałoby mieć. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, z tym nie jest łatwo, tak? To nie ułatwia często, ale warto tak szerzej na to wszystko spojrzeć. I to też mam wrażenie jest takim elementem budowania relacji ze sobą. Takie spoglądanie z wielu stron na to, jacy jesteśmy, na nasze zasoby, ale też jakieś takie przestrzenie do rozwoju, właśnie. Tak bym to nazwała. Ja myślę, że czas, Emilia. Mhm. Tak, właśnie, kończymy powolutku, chociaż przecież tyle jeszcze by było do dodania. Ja chciałam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować tym Państwu, którzy tak bardzo się otworzyli przed nami tutaj i w tych ankietach i tutaj w komentarzach, bo to, no, że otworzyliście się skonfrontować ze sobą. W tym programie, którego jestem koordynatorką, tam będzie bardzo duży taki kawałek poświęcony właśnie temu,
temu, co to znaczy być nauczycielem, jak możemy siebie wesprzeć w tym byciu nauczycielem, wychowawcą, po to, żeby móc potem lepiej wspierać naszych uczniów. I bardzo serdecznie raz jeszcze Państwa zapraszam do tego, żeby wejść na stronę, sprawdzić, czy ten program nie jest dla Państwa. Dzięki, Aniu, też jesteśmy tym razem wspólnie. A to zdjęcie ma Was zachęcać do tego, żeby teraz nie zacząć się samobiczować właśnie, że może wszyscy za mało dbamy o siebie, pomyśleć o tym, jakie za tym stoją wartości, które nas do tego skłoniły i jakie jeszcze wartości chcielibyśmy, o jakie wartości chcielibyśmy zadbać. I może nam się uda tak małymi kroczkami pod górę, pamiętając o tym, że właśnie tyle, ile zadbamy o siebie, to będziemy w stanie zadbać także o innych. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję swoim prelegentom. Gdyby Państwo jeszcze byli gotowi napisać nam, jakie jedno zdanie, jaka jedna myśl, jaką jedną myśl wynosicie dzisiaj z tego naszego spotkania, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Tak, żebyśmy właśnie pozostali w tej relacji, na ile to jest jeszcze wykonalne, właśnie w takim online'owym życiu ze sobą. Wakacje zadbam o siebie. Może chociaż troszkę, prawda? Bo czasami jest nam trudno, kiedy zaczynamy to robić, aż się odzwyczaili. Nam też było bardzo miło, bardzo sympatycznie, chociaż pewnie wolelibyśmy być w większym kontakcie z Państwem. Dbaj o siebie, żeby móc dbać o innych. Dziękuję. Dla rodziny, no właśnie. Czasem biedne są te dzieci nauczycielskie. Przepraszam, to też moje takie przekonanie, właśnie sobie to uświadomiłam. Spojrzeć na problem z innej strony. Bardzo, bardzo polecam. To jest moje takie pytanie, a co jeśli to jednak wygląda trochę inaczej? Kochać ludzi. No to taki mocny kaliber. Zaakceptować. To na pewno nie jest tak, że pstrykniemy palcami i uda nam się zaakceptować siebie. I ja mam taką myśl o akceptacji, nawet miałam dzisiaj się nią podzielić, że czasami ja muszę zaakceptować to, że jeszcze nie potrafię czegoś zaakceptować. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie za to spotkanie. Żegnamy się, zapraszamy do kontaktu. Pożegnajcie się bardzo, proszę. Powiedzcie coś od siebie. Ja dziękuję wszystkim uczestnikom, bo naprawdę trochę szczerze się wzruszyłam teraz, jak przeczytałam kochać ludzi, kochać siebie. Można powiedzieć, że to wytarte po prostu frazesy. No ale no, na takich właśnie przekonaniach ja mam wrażenie, się buduje relacje. Także bardzo dziękuję, że to piszecie, że z tym wychodzicie. Bardzo dziękuję, Emilko, bardzo dziękuję, Tomku. Mnie niesamowicie wzbogaciło to spotkanie. Ciepło, sympatyczność i naprawdę relacja, więź. Ja to czuję. Nie wiem, jak jest u Was. Bardzo Wam za to dziękuję. Ja też dziękuję Państwu za to, że przetrwaliście z nami. I Wam, Emilko i Natalio, za to, jak ktoś tu napisał, za szczerość i autentyczność. I to za to, że nie znając się właściwie, potrafiliśmy z sobą rozmawiać i stworzyć taką atmosferę, która była dla mnie fajna. I myślałem, wow, jakie fajnie mówicie w ogóle, jakie fajne macie doświadczenia. Dla mnie było bardzo ciekawe Was słuchać. Ja też Wam bardzo dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie, Natalio i Tomku, i właśnie za to spotkanie Wam dziękuję. Za to rozłożone w czasie spotkanie, kiedyśmy przygotowywali tutaj, poznawali się i próbowali nawiązać relacje, nawiązywali po prostu relacje, bo to chyba też jest ważne, że niezależnie od tego, co robimy, te relacje się nawiązują, tak? Tylko pytanie jeszcze jest kwestia tego, jakiej jakości są te relacje i rzeczywiście, czy takiej, jakiej żeśmy chcieli. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i tutaj obecnych z nami na Click Meetingu i tych, którzy nas obserwowali na Facebooku. I
rzeczywiście, obyśmy potrafili zadbać o siebie tak, jak nam to jesteśmy w tej chwili gotowi. Dziękuję też Ani Sokolnickiej tutaj za wsparcie techniczne i do zobaczenia w programach CEO. Zapraszamy na naszą stronę www.ceo.org.pl i na nasz blog, gdzie znajdą Państwo mnóstwo materiałów inspirujących. Podobny program dla edukacji wczesnoszkolnej zapraszamy do programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Też można znaleźć na stronie www.ceo.org.pl. O, dzięki. Do zobaczenia zatem w innych okolicznościach przyrody, w jakichś innych relacjach, w których możemy się w dalszym ciągu wzbogacać. Do widzenia. Do widzenia.